Dzień dobry wieczór. Witam was w kolejnym odcinku Chrome. Nie wiem, czy pamiętacie, bo mało osób może ogląda. Mamy wykraść kod, dzięki któremu będziemy mogli rozszyfrować prawdopodobnie przechwycone dane, które pogrążą Zetrox. Jesteśmy na nowej planecie, gdzie znajduje się jedna z orbitalnych baz Zetroxu, z której właśnie wykradniemy ten kod, którym będziemy mogli rozszyfrować dane. Jedynkę prowamy. Zdeaktywuj trzy stacje przeciwlotnicze. Ok, 1A, B i C, a potem trój. 2. Znajdź kombinezon. O, fajnie. Coś opcjonalnego, ale nie jestem pewien, czy sobie z tym poradzę. Moi drodzy, tutaj jest dość otwarty teren. Bardzo mi się to podoba, chociaż troszkę sandboxowy, wiadomo, nie wyjdziemy wszędzie, ale co my tu mamy? Tam ktoś gdzieś jest. Musimy pamiętać o tym, żeby nie... O, siema. Chodź tu. I stój zresztą. Dobranoc. Żeby nie zrobić hałasu, dlatego że... O. Coś tam jest dużego chyba. Jakiś... Nowy implant mamy. Tam jest jakiś zwierz, którego chyba nie chcielibyśmy zaatakować. Zwiększa szybkość reakcji użytkownika, powodując w efekcie relatywnie zwolnienie. O, numpad 7 to jest slow-mo. Ciekawe. Nie zapominajmy o tym, aby zapisywać. To jest bardzo ważne. Ciekawy jestem, czy z takiego podstawowego ziomka możemy wykraść... Co my tu mamy? Właśnie, urządzenie maskujące tutaj jest. I to jest bardzo ciekawa rzecz, której jeszcze nie odkryłem. Na którą być może będziemy musieli w pewnym momencie odkryć. Dobra, idźmy na razie tędy, mniej więcej tutaj obrzeżami. Mam nadzieję, że nasze tutaj wspaniałe urządzenie wykryje nam potencjalne cele. Gdzieś tego widział. Tam gdzieś. Okej, czy ja go stąd dojrzę? A nie, to jest jakieś zwierzę. Shit. Dobra. Przełudujmy może. Okej. O, tu jest na mapie tam. I tam. Co tam jest? Nie wiem, tam nic nie widzę. A tutaj? O, jest koleś. Dobranoc. Mam nadzieję, że chodziłeś sam. Misja cichaczem. Zapiszmy. Okej. Okay. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Dzień dobry. Otwarty teren troszeczkę. Tak, moi drodzy. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Więc zabierzemy ci rzeczy. Mamy już full na serio. Dobra. Okej. Okay. Tam coś jeszcze łazi. Ale czy to jest człowiek? Tak. Dobranoc. Nie ma pana. O, tam ktoś jeszcze gdzieś się pojawił. Nie wiem, czy twórcy gry po prostu nie zobaczyli, że skrypt, który napisali do tej lornetki, jest zbyt overpower czasami. Gdzie pan jest? Tu się pan chowa. Nie biegaj pan tak. Chcę pana... Fucking shit. Patrzcie jaki. Patrzcie go jaki. Hardy. O! Dobra, da cię zabić? Patrzcie jak do nas biegnie. To żyje? What the fuck? Dobra, nie żyje. Shit! To było hardkorowe. Bo te zwierzęta chyba najbardziej mogą nas przestraszyć, bo one rzucają się w ślepej furii prosto za nami. Mam nadzieję, że mi nic tu nie dorwie z zaułka. Dobra, zażyjmy sobie żyćko. Okej. Okay. Nie wiem, o czym, moi drodzy, mogę wam opowiadać. Nie mogę cię zlocić, nie? Nie, chyba nie. Dobra.
Save. Jak to wszystko wygląda na naszej mapie? No idziemy, zmierzamy w dobrym kierunku. I zauważam. O, tam coś jeszcze łazi. No ale nas interesuje najbardziej teren tutaj. Hello! Gdzie jest pan? Proszę pana, proszę się pokazać. Proszę się nie chować. To naprawdę panu nic nie da. Czy tam jest koleś? Chyba nie. A jeszcze ktoś tam na pewno jest. Intruder, send reinforcements. O kurde. Czyli jest dupa, tak? Porażka? Czy nie? W głównym kompleksie wybuchł alarm, chyba o tobie wiedzą. Nie ma szans, żebyś teraz się tam dostał. Okej, wczytajmy sobie. Dobra. Nie przypominam sobie, by w dzisiejszej dobie były misje jeszcze tego typu. Nie grałem oczywiście w te najnowsze Splinter Cele, czy też... chyba nas jeszcze nie wykryli. Czy też w Metro Gear Solid, żeby to osądzić w taki jakiś bardziej rzetelny sposób. Tam jest ktoś blisko nas. Dam radę go jakoś stąd zawiadomić, że nie żyje. Czy dam radę ci banie stąd strzelić? Dam radę. Okej, okay, jeszcze tam ktoś był gdzieś. To wiem na pewno. Jak jestem dość daleko, to oni po prostu nie słyszą. Dobra. Zastanawiam się, czy nie, no to jest dobry motyw, żeby zapisać. Bez przesady. Kurczę, tak liczyłem, że uda mi się tą misję przejść, że tak powiem, za jednym zamachem. No jesteśmy dopiero na początku, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tam chodzi dwóch, tak? Te, dokładnie. I tylko tyle. Nie ma tu już was więcej. Chyba nie ma. Będzie was trzeba szybko dość ściągnąć. Siódemka, tak? Okej. Okay. Fajnie, nice. Nawet to nice zadziałało. Chyba nie zdążyli nic zrobić na razie przynajmniej. Pytanie tylko, czy wszyscy nie żyją. Bo... Bo jeśli ktoś mnie tutaj zaskoczy z jakimś... No właśnie. Czy pytanie, czy oni są tu? Czy oni są w budynku? Czy nie? A, widzicie, nie jesteście w budynku, panowie. Może mi się uda was... Dalej jesteście ślepi, tak? Dalej jesteście ślepi. Ok, czyli włączamy sobie siódemeczkę. Dostałeś! Chodź tu. Chodź tu. Dziękuję. I fajnie, że idzie wolno. Ten nasz pasek, wiecie czego, zużycia naszych implantów, bo ten jak najbardziej się przydaje w tej misji, to wiadomo, ale chodzi mi o to, że jest chyba jednym z lepszych, oprócz tego, że to może być... Kerry, mam problem. Nie mogę dostać się do pierwszego sama. What? Kerry? Odezwij się. Wypatrzyłam coś na brzegu rzeki. Wygląda jak wylot rury wentylacyjnej. Sprawdź to. Okej. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Aha, bo czy ja mogę wziąć jakiś kombinezon, ziomka? Czy to będzie w pomieszczeniu? Zastanawiam się, czy to będzie nam dane w fabularnym momencie, czy na przykład któryś z nich ma ta muzyka.
Czy na przykład któryś z nich posiada kombinezon? Hello! System. Rakietowy. Na brzegu rzeki, czy ja mogę tędy zejść? Czy mogę kogoś stąd ściągnąć? Nie wiem. Wow! Ty, tam w dole widać normalnie planetę, ale jaja. Co to za bug? Na brzegu rzeki? Gdzie jest brzeg rzeki? 1A. Gdzie jest brzeg rzeki? Jeszcze teraz mi powiedzcie. Czy rzeka... No mapy, gdzie jest rzeka? No, tu chyba. Tu? Nie, no tutaj nie. Ewidentnie nie. Shit. Nie wiem, gdzie jest brzeg rzeki. Będziemy musieli go poszukać. Będziemy musieli go poszukać. To nie może być gdzieś w jakimś odległym miejscu. Oprócz tego, że się... że jest źle oskryptowana postać, która buguje się, gdy wchodzi w to miejsce, w które nie powinna. No ale trudno. Trudno się już mówi. Nie, to nie może być nigdzie tutaj. Musi być gdzieś tam dalej. Czyżby to było dojście do tego, co tutaj jest pod tym? Żaden z nich nie ma karty? Skoro to i tak jest zamknięte i żadna zwykła osoba nie może się do tego dostać spokojnie. A to jest rura, Boże. Retard. Okej, wyciągnę nasz broń z tłumikiem. Strasznie tu śmierdzi, ale wygląda na to, że miałaś rację. Ten kanał powinien prowadzić do wnętrza. Miłego spaceru. Następnym razem zabiorę cię ze sobą. Czy to się odblokowuje? A, widzicie. Wali tu, ale co to mogli odprowadzać? Ścieki? No nie wierzę w to. Zaraz będzie jakiś jumpscare, albo puszczą wodę i po prostu horror. O, właśnie, to mnie obczajcie, że tutaj jest przejście dalej, ja bym poszedł tam do końca. No. Jestem w środku. Na drugim poziomie znajduje się pomieszczenie kontrolne. Zniszcz elektronikę wewnątrz. Tak, tak. To powinno załatwić sprawę. What the hell? No, miałeś jedno zadanie, koleś. Tylko jedno. Zabić mnie. Ale nie podołałeś. Jeszcze miałeś taką giwerkę. Więc jesteś dość słabą postacią. Okej. Okay. Chyba tutaj. Tak, tu? Terminal? Nie? Shit, okej. Okay. Exit? Elevator. Dobra, na drugim piętrze, tak? No, tylko do góry muszę jechać. Prepare for a fight. No, już czekają na nas. Dobra, nikogo tu nie ma. Na szczęście. To jest kolejna winda. Ale ja chyba mam tutaj wejść. Albo nie, na drugie piętro mam jechać, tak? To jeszcze do góry się da, no. Okej. To jedziemy na drugie piętro. Będziemy się kichać z tymi nobami. Dobra, to jest wszystko pozamykane. No pewnie, że tak. Co to jest, karta bezpieczeństwa jakaś? Bez kitu i muszę ją zabrać stamtąd. Problemy grania w Chrome. Tu jest poziom drugi ewidentnie. Czy oni mnie słyszeli? Nie chcę mi się w to wierzyć. Kurźwa. Dobranoc. Holy shit, slow-mo jest dobre. Jakiś tutaj jest agent. Holy shit, jest, mamy kartę bezpieczeństwa.
No i to było na tyle. A nie używamy naszych tych skarbów, które dają nam invisibility. Invisibility. Nie mam leczajek. Tutaj nie ma nic. A nie możemy wziąć jego kombinezonu. To było epickie. Tutaj chyba też nic nie ma. Normalnie generator generuje dźwięki niczym z horroru. Let's go up. A then. Koleś z pistoletem, tłumikiem położył na łopatki gościa z shotgunem. No, epic. Epic meal time, ale. Ale jest jedna jeszcze sprawa, która mnie nurtuje. Nie załatwiłem nic z tym ustrojstwem. What the fuck? A, no właśnie. Okej, okay, pierwszy sam nieaktywny. Okay. Pierwszy za drugiego. No dobra, to chyba było na tyle tutaj. Co? Jedziemy na górę. A, to tak działa. We are invisible. Fajnie. Mam nadzieję, że nikt na nas nie czeka. Save the game. Dobra. Wyjmujemy snipera. Jedziemy dalej. Musimy się wrócić tędy, okej. No widzicie? Jak na mapie to mało wygląda? A patrzcie, gdzie musimy się dostać. To jest kawał... Wow, tam... Tam biegnie w ogóle rura. Fajnie byłoby tam się jakoś przedostać. Ciekawe, czy to było jakieś narzędzie twórców do tego, żeby... jakoś lepiej sobie radzić tutaj w trakcie rozgrywki. Nie, no bez przesady, przecież oni... Oni mogli się spawnić, gdzie tylko chcieli. Kiedy testowali, oczywiście. Okej, zobaczmy, czy możemy kogoś stąd od razu... zgarnąć. Chyba nie. Wybaczcie, napiję się. Trochę zeschło w gardle. Okej. Okay. Od razu lepiej. Okej, okay, radar nic nie wskazuje. Nie wiem, czy wiecie, ale przez to, że właśnie naoglądałem się takich widoków jak tutaj, to ostatnio mi się śnił taki motyw właśnie, że byłem w takiej... nie wiem, gdzie to było, no bo we śnie dokładnie wszystkich informacji nie możemy znaleźć. Ale byłem właśnie w takim miejscu. Powiedzmy jak to, tylko że wokół była taka wielka kopuła, żeby tak by się tutaj nic nie dostało. Możliwe, że coś mi się pochędożyło z razem z Crysisem. A tu i tutaj też miałem widok na właśnie kilka fajnych wielkich planet i to wszystko było takie realistyczne i mówiłem, o super było tam żyć i tak dalej, tak bym wiedział, że to jest po prostu fake. Siema. And you are dead. Okej, okay, nie poinformowali nikogo. Kurz. Dobra, to nie ma co. Czytujemy. Gdzie my jesteśmy? Fuck. Oczywiście w dupie. Dobra. I to się wszystko przerodziło ogólnie w koszmar, bo ja poszedłem jakby za tą kopułę i tam coś byli kolesie i potem oni zaczęli mnie golić. I to było po prostu okropne, co się tam później działo. No oni mnie gonili, ja uciekałem jak w Outlaście. Tylko bez kamery oczywiście. Let me take a selfie. No, nawet zrobili motyw, jak się patrzysz centralnie w światło, to jest taka łuna. Fajnie, fajnie. Podoba mi się ten pomysł. Jest realizowany prawidłowo. Prawidłowo to może nie jest dobre słowo na takie użycie. W takiej charakterystyce dość szybkie. Ciekawe, czy ktoś na przykład robił taki hardcore, że brał sobie pistolet i brał najwięcej magazynków do pistoletu, ile tylko zdołał. Zastanawia mnie to. Dobra. Teraz trzeba się zastanowić, jak to rozegrać. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Człowiek. Zastanawiam się, czy jestem w stanie tutaj gdzieś przemierzając. No bo tu możemy się przewalić przez sam środek tego pieprzonego lasu.
Ale nie wiem, czy jest sens, skoro tu mamy drugie. Pasowałoby iść też takim obrzeżem. Tam jest koleś trzeciego. Ciekawe, czy jestem w stanie go stąd gdzieś ściągnąć. Co i teraz? Co i teraz koleś, któryś mnie widzi? Nie wiem. Ja takiego nie dostrzegam. Nie wiem jak wy, moi drodzy. Nie wiem jak wy. Show me yourself. I want to see your body and give you a little gift from my gun. It will be a bullet in your head. Ludzie, nagrywam, teraz nie mogę. Nie mogę odpisywać. Co wy sobie wyobrażacie, żeby do mnie pisać o tej porze? Holy shit, tam jest jakiś koleś. I tam też. No i tu też, i tam jest jakiś w ogóle wielki budynek. Fajnie, że jest rendering, że widać go z tej strony. I tam też. What the fuck? Ciekawe, czy jak go ściągnę. O kurwa, tam jest ich więcej. Intruder, send reinforcements. Tak. Dobra, wczytujemy. Ja nie wiem, gdzie zapisałem ostatnio. Not bad. Powiem wam, że not bad. I tu powinien gdzieś być jakiś koleś, który biega. O, tu jest. Jak ja mogłem go nie trafić? Intruder? Intruder? Czy się po prostu co? Loading wczytuje inny model postaci. Intruder? Alert? Chyba nie. Chyba jesteśmy safe na razie przynajmniej. Mamy kilka sekund, żeby zabić kolejną osobę, bo wtedy... Wtedy zgłasza do bazy, że jest tutaj intruder. Siema. Ale wy jesteście prawdopodobnie... a nie, ktoś tu jest bliżej. Siódemeczka. Dobranoc. Okej, przeładujmy. Jak ludzie. Zachowujmy się jak ludzie. Okej, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobranoc. Nie ma jeszcze info o intruderze. Będę musiał czekać na niedługo, czy nie? Nie, no już chyba powinno się pojawić, bo chcę sobie po prostu zapisać, żeby być już troszeczkę do przodu. I tak zaraz sekundę potem. Intruder! Z tego co pamiętam, to powinien być gdzieś snajper. Takie mam dziwne wrażenie, że gdzieś tutaj powinien on być. Ciekawy jestem, czy macie jakieś wrażenie, że źle wam się na to patrzy, że przez to, że grafika jest troszkę oldschoolowa, to bolą was oczy czy coś? Jeśli oglądacie to wszystko? Takie jest moje. Patrzcie na zero-jedynkowe kody po prawej i po lewej stronie. Epic! Hello, is it me you're looking for? Na razie czysto. Co parę metrów. Właśnie to jest to, że w first person shooterach jest obowiązkowym, by był zapis w każdym momencie, w jakim sobie wymarzymy. No wiem, że ty, ktoś się może tam burzyć, że to jest nierealistyczne. Co jest nierealistyczne? Nierealistyczne jest to, że jak zginiesz w misji, to się to odradzasz na samym początku. Wiadomo, że może być trudniej i tak dalej, ale właśnie, żeby przechodzić misję na taki, w ten sposób, jakby są prawa, takimi prawami rządzą się first person shootery. Chcąc, nie chcąc. Musicie mi przyznać rację, że... No chyba, że macie jakąś inną opinię na ten temat, bardziej twórczą, to proszę o jakiś komentarz, ale myślę, że w klimacie jest strzelanek, że właśnie możemy sobie zapisywać co te kilka kroków, powiedzmy, jeśli jest jakiś... Okej, chyba jeszcze mnie nikt nie widział. Się schowam tu. Okej, zapiszę sobie.
I zastanawiam się, czy będę w stanie to wykonać jakoś składnie. Okej, tylko dwóch? Tu jest jeden. Tam jest drugi, tak? Okej, tu widzę ich. Okej, pierwszy. Drugi. Jest drugi. Tu jest. Chodź tu. No, gdzie się tam za tym... Kurz... Tka na wacie. Ale mówił już szybko, a powinno też być. Okej. Gdzie jesteście? Tam jest jeden, tam jest drugi, dobra. Padł? Czy żyje? Dobra, ten nie żyje. A drugi? Tu jest drugi. Kurde, nie dostał. Dostał. Fiu! Sprawdźmy, czy będzie intruder. Nie powinno być. W głównym kompleksie wybuchł alarm. Co chyba to o to powiedział. Kobieto, jak możesz? Dobra, wiecie co? Ja bym ich olał. Idziemy dalej. Nie ma potrzeby, żebyśmy ich zabijali, przynajmniej na chwilę obecną. Skoro mają nam tylko wszystko psuć. Zepsute gnoje. Hello? Hello? Dobranoc. Holy shit! Where are you? Gdzie jesteś, patafianlcu? Intruder. Kuźwa. Mam zapisać. Ach, moja zachłanność i pochopność na zabójstwa jest zbyt ogromna. Fajnie by było jakieś snajpera z tłumikiem, ale to w sumie nie ma znaczenia. Oni i tak nie słyszą, jeśli są w takiej odległości, że nie są w stanie zobaczyć swojego przyjaciela, jak pada, a później jak już leży, to kij. Gorzej by było, jakby oni wykorzystywali to, że mogą patrzeć przez tekstury. I wiecie, nie widzieć z bardzo daleka, że jest jakiś trup gdzieś. Hello! Wiem, że tam jesteście, ale ja szukam jakichś innych gagatków. Okej, tu mam to, to, to. I teraz was chcę... Holy shit, tu jest was trochę więcej. Będę musiał was jakoś... A, to tylko to. Okej. Okej. Tyn, 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 tyn. Psz, 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 psz. Tyn, 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 tyn. Tyn, 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 tyn. Psz, 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 psz. Jest tu ktoś jeszcze? Był tu ktoś jeszcze? Ciekawe, czy będziemy mogli tego użyć. Możemy, ale ekstra. Mam nadzieję, że nikt nas tu już nie... Nie masz stroju żadnego? Nie, chyba z tego, z ludzi nie będziemy mogli tego wziąć. Zapiszmy sobie. Mam takie dziwne wrażenie, że niestety... Okej. Okay. Myślę, że to jest dobry motyw, żeby sobie zapisać w ten sposób. Jakby czasem coś się stało złego na quicksave'ie. I przyda mi się tutaj to. Dobra, nikogo nie ma. Na dół? Tylko na dół, dobra. No to jedziemy. Nie wiem, po której stronie będą drzwi w sumie. Holy shit! What the fuck? Jak to wygląda, Boże? Jesteś w pomieszczeniu kontrolnym drugiego Sama.
Zniszcz co trzeba i spadaj stamtąd. Okej. Wymienimy sobie jeden, który jest uszkodzony. I musimy się wyleczyć troszkę. Okej. To było hardkorowe, czyli innymi słowy oni nas widzą. O, coś to jest. Odtwarzasz DDF. Sprawdzimy, co to za muzyczka on gra. Sprawdzę to specjalnie dla was. Nie to. A, to znamy to już. Znamy to już, syf. Posłuchaj sobie w domu. Okej, okay, jedziemy z koksem. Alright. A tutaj nie ma czasem czegoś innego? Jakiegoś stroju? Nie ma, ale jeszcze przejrzę to pomieszczenie. Nie wiem, czy to w ogóle jest zrobiony motyw, że ktoś jest w windzie. Jeszcze możemy jechać w dół. A może tutaj jest ten opcjonalny strój? To by się przydało. Bardzo by się nam przydało. O. Dobra. Au. Au. Holy shit. Dobra, to będzie trzeba zrobić na slow mode. Dobranoc. Czy ktoś tu jeszcze jest? Mam nadzieję, że nie ma nikogo. Żryj te leki. Co tu jest? Co tu jest? Tu są rury? Mogę tymi rurami gdzieś przejść? Nie, nie mogę pewnie. Tego chyba się nie da rozwalić. Ale po coś tutaj możemy przyjść? No, zaje, fajnie. Po coś tutaj możemy przyjść? Nie zdziwiło mnie, gdyby tutaj gdzieś był ukryty strój. To było takie bardzo obvious. Ale nie widzę tutaj żadnego aktywnego miejsca. Z tych kości też nic nie możemy wyciągnąć. No, fajnie, bo jakbym się teraz zabił, to było epickie. Ach, to wychodzenie. Chyba tutaj nic nie ma już, co? Tam jest co? Ok, jakieś blokady, jakieś kij. Tutaj co to jest w ogóle? Czym ty jesteś? Nie mam pojęcia. Dam jeszcze raz do mnie. Ok, jazda na górę. Ach, po co ja to używałem? Nie wiem. Tego. Ok. Elevator, alligator, up. Tylko zastanawiam się po co my wyłączamy to. Aha, znaczy, żeby później ona nas mogła zabrać? Od razu stamtąd, nie, jak oni się dowiedzą? Logan, uważaj. Widzę kilka wrogich patroli na drodze do głównego kompleksu. Na północy jest trochę spokojniej. Północ, dobra. Zapisujemy, na pewno. I co, możemy w nich podjechać autem? Z tego wychodzi, że tutaj powinniśmy zgarnąć strój. Żeby jechać, nie? Lol. Damy radę się w ten sposób ranić? Nie wiem, ale jedźmy. Oh yes. Wysiądźmy, by skosztować ich troszkę. Hello? Nic pan nie ma. Wsiądźmy z powrotem. Zapiszmy. Na północy jest troszkę spokojniej. Ale gdzie na północy? Bo nie widzę. Gdzie jest mapa nasza? Dobra, to te.
To jest dość spora planeta, więc... Czy dam radę spokojniej tędy jakoś przejechać? Czy... No właśnie, czy jest... Czy my tak, my się ranimy teraz, rozumiecie? My się ranimy wjeżdżając tutaj. Tutaj nie możemy przejechać. Co za patałachy. Sweet Jesus. Jeszcze ktoś do mnie na Steamie pisze, no co to ma być? Jeszcze nie wiem, kto to jest. Sobie nie włączyłem na Steamie tego. A jedźżesz, człowieku, wysiadam. Gdzie jesteśmy tutaj? Pieprzę ten cały samochód. Gdzie mamy teraz się dostać? Tu. Co to jest? Zdeaktywuj sam site 3. Okej. Okay. Mogliśmy ten cały obszar przejechać, co? Nie, tam są jeszcze jakieś downy. To weźmiemy sobie i auto. Okej. Okay. O, dużo was tu? Dobra. Dobra, rozumiem. To już się robi. Już się robi. Patrzcie, jak to się robi profesjonalnie. Tyryryryry. Czyli tak, włączamy sobie to. Włączamy sobie to. I jedziemy z koksem. Headshot. 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 Intruder, send reinforcement. Co? Jak to? Czy ona nam powie teraz? Mamy sobie przenom misję? W głównym kompleksie. A, szlak. Doceniamy twoje kwalifikacje, okej. Okay. Czyli może mi się uda przejechać tędy jakoś. Czy nie? Będę sobie jechał tędy. Spokojna droga na północ. No właśnie, tam tędy. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. What the fuck? Tam coś jest? No to chyba zwierzak. Nie, koleś, ale jaja. Buchnie alarm czy nie? Nie? To zapiszmy. Wysiądźmy z auta. Jest ich idealnie trzech. Tak, czyli tak. Nie, nie widzę trzeciego. Gdzie jest trzeci? Tam jest. Shit. Nie piszcie do mnie teraz, ludzie, ja nagrywam, naprawdę. Okej. Tyryryryry. Back to the bone. Tyryryry. Back to the bone. Tyryryryry. Back to the bone. Tyryryryry. Back to the bone. Zginąłeś, mam nadzieję. Okej. A wy, patałachy, gdzie jesteście? Tam jest jeden. Okej. Okay. Którego mi nawet nie wykryło. Nie wiem, czy gdzieś tam ktoś jeszcze jest, oprócz tego, że tu jest maszyna. Pyk. Saving. Content. A tamtego ziomka możemy ściągnąć? Gdzie on był? Halo? 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 Jest pan tam? Nie wiem. Czy tam ktoś jeszcze gdzieś i głazi? Nie wiem.
Czy ty masz strój? Nie masz strój. Czy ty masz strój? Też nie. Czy ty? Też nie. Fuck. Fuck it. Nie chcę zasiadać ze sterami działka, ale czy chcę zasiadać ze sterami auta? Holy shit, jesteście tam. Fuck you, bitch, fuck, 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 fuck. Jak nie zabiłem? Jeszcze? Nie, zabiłem. Wszyscy nie żyją. Tylko, że dlaczego mi nie pokazało żadnych gości, którzy są... A, tutaj są panowie. Okej, okej. Pum. Alright. A tam jest jeszcze jeden. Shit. Zginął. Nie. Do widzenia. Mam nadzieję, że nie zdążył nadać komunikatu. O, intruder! Kurde, no nie zdążyłby nadać komunikatu, ludziska. To jest jakaś farsa. Dobra, gdzie jest jeden? Tu jest jeden. Jeszcze dwóch. Tu jest drugi. Gdzie jest trzeci? Pierdoła. Widzę, że tu jest ten, a trzeci pierdoła jest tam, tak? Co? Ten koleś mnie widzi? Kurw. Nadadzą komunikat, czy nie? Gdzie jesteś, trzecia pierdoło? No nie widzę go. Tam jest down. W głównym kompleksie. Ta informacja będzie naszym piekłem przez wszystkie te odcinki. Dobra, wracamy się. Wracamy się i musimy to zrobić troszeczkę inaczej. Tych trzech gości powoduje nam tyle problemów, ja w to po prostu nie jestem w stanie uwierzyć. Dobra, tu mam jednego na widelcu, drugiego na widelcu i jest tam trzeci, dobra. Zabieramy się na sam początek za tego. Potem się zabieramy za tego. A teraz się zabieramy za tego. No i dało się. Dało się, czy zostałem wykryty? Halo? Halo? Zostałem wykryty? Nie, nie zostałem wykryty. No to się bardzo cieszę. Świetnie, tam mamy autko. Oczywiście żaden z panów nie miał nic wartościowego i musimy teraz się udać tam. Dobra. W tym kompleksie chyba też będziemy musieli poruszać się przy pomocy naszego stealtha. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam wypali. Na razie przejedźmy się po mapie. Mam dużą mapę. Halo? Jest tu ktoś jeszcze? Moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry. Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, tu też nikogo nie ma. Bardzo dobrze. Ale tam już kogoś wypatrzyliśmy. Dwoje ludzi, którzy tam gdzieś biegają. Podjedźmy sobie zatem tu. I wysiądźmy. Wysiadaj. Pięknie. Jeszcze chyba nie wybuchł alarm. Możemy sobie zapisać. I teraz tak, tu jest trójeczka. Tak, dokładnie. I jeden C jeszcze. Okej. Okay. Wszystko chyba znajduje się na terenie jednego kompleksu. Dopóki nie wyłączymy tych trzecich systemów anty. Tam łazi dwóch kolesi, których chyba mogę spokojnie sobie zdjąć. For now przynajmniej. Ooo, mama! To było dobre. Nie mieli żadnych szans. Ale to żadnych szans. Na przeżycie.
Żeby to było... Tutaj, no w tym kompleksie pewnie jest masa parchów i warchlaków, z którymi nie chcę mieć nic, ale to nic do czynienia. No pewnie będę musiał przedrzeć się przez sam środek tego obozu. Niestety, takie życie. Chrome. Dun 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 dun. Nie widzę tu nic takiego zapierającego dech. O, Jesus, kuźwa, więcej was matka tu nie miała. To są prawdziwe gry, naprawdę kolesie mają nas na widelcu i mogą nas ściągnąć dość szybko. Poza tym, nie jestem pewien, czy nie zrobić tutaj mine zapisu. Dlatego, że... Zrobimy sobie tu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli by moja broń się okazała kompletnym do dupy na ten etap, to będę miał jakiś przynajmniej bug. Tutaj ktoś jest. Że to... To... I wchodzimy. Okej. Okay. Dzień dobry. To pana już nie ma. Holy shit! Headshot. Pięknie. Czy ty masz strój? Nie masz stroju. Wymieńmy sobie. Maskowanie. Co tu jest? Jakiś terminal? Jakiś terminal? Jakiś terminal? Coś czynnego? Coś aktywnego? Chyba tylko tamten. No. Chłopie, wiem, że umiesz skakać, więc... Nie każ mi. Hakujemy. Pytanie tylko, czy zhakujemy? Hak... And slash, jak to mówią. Gdzie była TF-ka? To była TF-ka. Okej. Pięknie. Idziemy jak burza. Tu? Nie. Dziewiątka była tu. Tu. Nie. Tu. Kuźwa. No, wreszcie. Co to jest? Ugodamy to, żeby quick save'a zrobić? Nie. Nice. O jest. O kurde, to są walkery. Fuck it. I'm done. Okej. Okay. Save. To na pewno. Moi drodzy, ten smaczek zostawimy sobie na kolejny odcinek Chrome. Myślę, że dość wyraźnie na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście razem ze mną przez ten cały czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Chrome. Dobranocnie.